Witam Was serdecznie na kanale Archiwum Mroku. W dzisiejszym filmie przychodzę do Was z historią domu tajemnic pani Winchester. Dom, a właściwie rezydencja, została okrzyknięta mianem cudu architektury. Z racji swojej wyjątkowej budowy, do dziś budzącej kontrowersje. Niektórzy twierdzą, że posiadłość jest jednym z najbardziej nawiedzonych miejsc na świecie. Zbudowanym specjalnie dla duchów ludzi, których zabito z broni Winchester. Ponoć każdej nocy Sara kontaktowała się z duszami zmarłych. I to oni szeptali jej do ucha, w jaki sposób rozbudowywać posiadłość, która koniec końców miała stać się ich domem. Zanim przejdziemy do dalszej części filmu, pragnę podziękować Wam, drodzy słuchacze, za tak pozytywny odbiór mojego poprzedniego filmu, gdzie, jak pamiętacie, opowiadałam Wam o historii rodziny Perron. Chcę, abyście wiedzieli, że czytam wszystkie Wasze komentarze i doceniam wsparcie, jakie mi okazujecie. Dziękuję. A teraz, już nie przedłużając, przechodzimy do dzisiejszej historii. Sarah Lockwood Pardee urodziła się w 1839 roku w New Haven, Connecticut. Rodzice Leonard Pardee i Sarah Burns często zwracali się do córki, używając imienia Sally. Leonard Pardee, ojciec Sary, zarządzał miejską łaźnią do czasu, aż zajął się na poważnie stolarstwem. I to właśnie ta praca przyniosła rodzinie spory majątek. Udzielał się politycznie i bratał z wolnomyślicielami ówczesnej epoki. Państwo Pardee byli bogatą rodziną, a więc Sarze niczego nie brakowało. Była pojętną uczennicą, mówiła biegle czterema językami. Przejawiała także wyjątkowy talent muzyczny. Była dobra z matematyki i przedmiotów ścisłych. William Winchester urodził się w 1837 roku. Był on dziedzicem fortuny The Winchester Repeating Arms Company, firmy założonej przez jego ojca Olivera w 1866 roku, zajmującej się sprzedażą broni palnej. William i Sarah wzięli ślub w 1862 roku, a 4 lata później przyszła na świat ich córka Annie Pardee Winchester. Dziewczynka od dnia narodzin była bardzo słaba. Zdiagnozowano u niej kacheksję. Jest to stan stopniowego wyniszczania organizmu. Zmarła po 6 tygodniach. Sarah była wręcz zdruzgotana stratą córeczki. Zanim ta spoczęła w ziemi, matka odcięła pukiel jej włosów i zachowała go na pamiątkę. Była to jedyna rzecz, którą po śmierci Sary odnaleziono w sejfie. Jesienią 1880 roku Oliver Winchester umiera, a jego jedyny syn, William, dziedziczy całą fortunę. Sam jest jednak poważnie chory i wiosną 81 roku umiera na gruźlicę. Miał zaledwie 43 lata. Sarah Winchester dziedziczy fortunę. Niektóre źródła podają, że było to 20 milionów dolarów, co na dzień dzisiejszy równa się kwocie ponad 500 milionów. Dodatkowo należało do niej 50% udziału w firmie The Winchester Repeating Arms Company. Kilka miesięcy po śmierci Williama umiera jej teściowa, Jane Ellen Hope, a także matka. W 1884 roku zmarła także jej starsza siostra Mary. To mniej więcej w tym czasie Sara zaczęła zmagać się w wieku 45 lat z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Lekarz rodzinny zasugerował, że przeprowadzka w cieplejsze miejsce o suchszym klimacie pomoże w złagodzeniu dolegliwości. W 1885 roku Sara przeprowadza się z New Haven do Kalifornii. W 1886 roku Edward Rambo, przedstawiciel firmy Winchesterów z San Francisco, zabrał Sarę na wycieczkę objazdową po Dolinie Santa Clara. Ich celem było znalezienie stałego lokum dla kobiety.
pokazał jej 45-akrową posiadłość w pobliżu San Jose, a także 8-pokojowy, 2-piętrowy dom. Całość spodobała się jej tak bardzo, że kupiła posiadłość od niejakiego Johna Hema za 5 milionów dolarów. Przeprowadza się tam tego samego roku i rozpoczyna proces rozbudowy i renowacji, który miał trwać przez 38 lat. W 1890 roku do posiadłości wprowadza się jej siostrzenica Daisy Merriman. Podówczas 22-letnia kobieta przejmuje obowiązki administracyjne. Pomaga też w korespondencji biznesowej i bankowości. Kobiety są bardzo zżyte. Wspólnie biorą udział w balach charytatywnych i wspierają finansowo Czerwony Krzyż. W 1903 roku Daisy wychodzi za mąż za Frederica Mariota III. Jej ukochana ciotka sponsoruje ślub. Sara intensywnie inwestuje także w nieruchomości, a jeden z domów przekazuje swojej siostrzenicy. Sara Winchester rozwija u siebie pasję związaną z architekturą, budownictwem, a także wystrojem wnętrz. Jej plany rozbudowy domu od samego początku były bardzo ambitne. Ponoć zatrudniła nawet do pomocy dwóch architektów, ale nie była zadowolona z ich pracy, więc sama zajęła się planowaniem. Projektowała pokoje jeden po drugim, z dbałością o najmniejsze szczegóły. Inspirację czerpała z piękna i różnorodności jarmarków, na których była częstym gościem. Jej wkład w budowę domu nie ograniczał się tylko do projektu. Nadzorowała też jego wykonanie, często konsultując się z fachowcami, których zatrudniła do budowy. Jak twierdzi autorka Colleen Dickey, zaangażowanie Sary w rozbudowę domu było doprawdy wyjątkowe i niespotykane. Kobiety zazwyczaj nie brały na swe barki odpowiedzialności za rzeczy, które były domeną mężczyzn. Nie dlatego, że nie były nimi zainteresowane i nie miały ku temu chęci, ale dlatego, że po prostu takie były czasy. Kobiety miały dwa obowiązki. Zajmować się domem i rodzić dzieci. No może trzy. Jeszcze miały obowiązek ładnie wyglądać. Z tego względu można uznać Sarę za pionierkę architektury jej czasów. Kobietę odważną, nowoczesną, niemalże pracoholiczkę. Była znana z tego, że jeśli efekt końcowy przebudowy nie spodobał się jej, to burzono tę część domu i zaczynano od nowa. W 1897 roku w gazecie San Jose News napisano, że 7-piętrową wieżę budowano i niszczono 16 razy, zanim pani domu zaakceptowała jej wygląd i konstrukcję. To właśnie przez tę niekończącą się rozbudowę niektóre elementy domu po prostu do siebie nie pasują. Na przykład, niektóre okna zostały zamurowane, a drzwi niejednokrotnie prowadzą w przepaść. Schody prowadzące donikąd też nie były rzadkością, podobnie jak okna zamontowane w podłodze. Dom zbudowano w stylu wiktoriańskim i gotyckim, czyli scenerię godną nawiedzenia przez setki dusz mamy zapewnioną. Choć wnętrze domu jest bez dwóch zdań nietypowe, nie można odmówić mu piękna. Ściany i sufit sali balowej wykonano z mahoniu, klonu i drewna tekowego. Wyryto w nim skomplikowane i misterne wzory. Po obu stronach ogromnego kamiennego kominka umieszczono okna, na których wyryto cytaty Szekspira. Żyrandole sprowadzono z Niemiec, szklane ozdoby z Austrii, meble z Azji, a obrazy z Francji. Zainstalowano także prekursora interkomu, który na tamte czasy był wciąż nowinką, na którą niewielu mogło sobie pozwolić. Niemniej jednak był on udogodnieniem zarówno dla służby, jak i pani domu. Porozumiewanie się w tak ogromnej posiadłości było naprawdę wyzwaniem. Geniusz Sary uwidocznił się w projekcie ogrodu wewnętrznego, gdzie podłoga była lekko pochylona. Miało to za zadanie odprowadzać z pomieszczenia nadmiar wody i wilgoci.
Odprowadzona woda przepływała rurami do ogrodu na zewnątrz i nawadniała rośliny. Ze względu na bardzo niski wzrost Sary, 1,47 m i problemy ze zdrowiem, zaprojektowała specjalne schody. Stopni było 44, a wznosiły się niewiele ponad 3 metry. Firma The Pacific American Decorative Company jest odpowiedzialna za projekt i wykonanie większości okien z witrażem, które zachwycają swoim pięknem i kunsztem. Teoria ta została potwierdzona, kiedy znaleziono list od właścicieli tejże firmy z odręcznymi notatkami Sary Winchester. Na znaczku pocztowym widniała data lipiec 1894 roku. Więc to, aby okna były dziełem sławnej firmy Tiffany & Co., jest nieprawdą. Sara Winchester, wbrew popularnej opinii, nie pracowała bez ustanku nad rozbudową domu przez 38 lat. Robiła częste przerwy trwające miesiącami. A to chociażby z tego względu, że chciała brać aktywny udział w pracach, a słabe zdrowie jej na to nie pozwalało. W 1905 roku liczba pokoi sięgnęła 500. W 1906 roku San Francisco nawiedziło potężne trzęsienie ziemi. Dom tajemnic pani Winchester został poważnie uszkodzony. Można tutaj pokusić się o stwierdzenie, że już nigdy nie odzyskał dawnej świetności. Krążą plotki, jakoby Sara podczas trzęsienia ziemi została uwięziona w jego podwojach. Ale nie ma na to żadnych dowodów. Należy pamiętać, że była właścicielką kilku posiadłości na terenie Kalifornii. Po trzęsieniu ziemi praktycznie na stałe zamieszkała w swoim domu w Atherton. Siedmiopiętrowa wieża i większość kominów zawaliło się. Podobnie rzecz miała się z całym skrzydłem domu, trzecim i czwartym piętrem. Sara zarządziła oczyszczenie posiadłości z gruzu, ale nie podjęto żadnych prac naprawczych. W 1910 roku z racji pogarszającego się zdrowia pani Winchester rozbudowa domu zakończyła się niemalże całkowicie. Oczywiście wciąż dokonywano drobnych napraw czy też czynności związanych z utrzymaniem tak wielkiej posiadłości. A w 1916 roku zamontowano windę. Ale to właściwie tyle. Sara do dnia śmierci zajmowała się rozbudową biznesu. Zmarła 5 września 1922 roku. Podczas snu na niewydolność serca. Pochowano ją w Palo Alto w Kalifornii, by po jakimś czasie przenieść jej ciało do rodzinnego New Haven w Connecticut. Podówczas dom posiadał 160 pokoi, 2000 drzwi, 10 tysięcy okien, 47 kominków, 13 łazienek i 6 kuchni, z czego tylko niewielka część była ukończona i nadawała się do użytku. I co, to tyle? Na tym kończymy? No oczywiście, że nie. To dopiero początek opowieści, od taki zarys tego, co wiemy na pewno. Teraz, moi drodzy, przechodzimy do świata domysłów, legend i folkloru. Całej tej otoczki niesamowitości, którą zbudowano wokół historii Sary Winchester i jej domu. Wielu spekulowało na temat przeprowadzki Sary do Kalifornii, odrzucając całkowicie teorię, jakoby przyczyną miał być zły stan zdrowia kobiety. Susie Smith, autorka powieści Prominent American Ghosts, twierdzi, że pani Winchester odwiedziła w Bostonie bardzo sławne medium niejakiego Adama Kunsa. Chciała dowiedzieć się, dlaczego spotkało ją tyle nieszczęścia w tak krótkim czasie. Śmierć matki, teściowej, teścia, męża i ukochanej córeczki. Musiał istnieć jakiś powód. To właśnie on wyjawił, że zarówno ona, jak i jej rodzina są regularnie nawiedzani przez duchy zmarłych, którzy zostali zastrzeleni z karabinu Winchester. Powiedział też, że aby uchronić się przed ich klątwą i gniewem, musi stworzyć dla nich dom, ale nigdy nie kończyć jego rozbudowy.
Niestety nie ma żadnych dowodów na to, aby to spotkanie faktycznie kiedykolwiek się odbyło. Prawdopodobnym jest, aby Sara spotykała się z medium, gdyż w XIX wieku było to dość popularne zajęcie dla kobiet o jej statusie i możliwościach materialnych. Ale nie wiemy, czy akurat z tym konkretnym. A już na pewno nie ma możliwości potwierdzenia, o czym rozmawiali. Emily Mays, badaczka zajmująca się historią parapsychologii, podjęła się prześledzenia ówczesnego periodyku o spirytualizmie The Banner of Light. Regularnie zamieszczano w nim informacje o sławnych i tych mniej sławnych mediach praktykujących w okolicy. W żadnym z numerów nie pojawiło się imię Adama Kunsa. Początkiem 1895 roku tematem pani Winchester i jej domu zainteresowała się prasa. Coraz częściej pisano o niej w gazecie, spekulując na temat powodu rozbudowy domu. Jej wycofanie z lokalnej społeczności karmiło tylko narrację pełną przesądów i niedomówień. Ta swoista izolacja była prawdopodobnie spowodowana złym stanem zdrowia. Między innymi zapaleniem nerwu i pogarszającym się z każdym rokiem artretyzmem. Początkowo twierdzono, że pani Winchester rozbudowuje dom, aby uniknąć pecha. Gazeta San Jose News poszła nawet o krok dalej i posunęła się do twierdzenia, że Sara wierzy, iż z dniem ukończenia budowy umrze. Cytuję. Już 10 lat temu piękna posiadłość była na pozór gotowa do zamieszkania, lecz bezustannie dodaje się nowe udogodnienia i kolejne piętra. A to z tego względu, że jak mówi się, właścicielka domu wierzy, iż kiedy prace zostaną ukończone, umrze. Ten przesąd przyczynił się do budowy labiryntu kopuł, wieżyczek i wież strażniczych, zajmujących przestrzeń w sam raz dla zamku. Ponoć jeden z bliskich znajomych Sary poszedł do gazety, aby sprostować te brednie wyssane z palca. A oto co miał do powiedzenia. Jeśli chce zbudować zamek na własnej posiadłości, powinna móc to zrobić bez przypisywania jej motywów związanych z głupimi przesądami. Jeżeli ludzie zamożni, którzy osiedlili się w Santa Clara, mają być wyśmiewani za każdym razem, kiedy rozrzutnie wydają pieniądze, to równie dobrze możemy od razu zamontować wysokie ogrodzenia. Za niedługo pani Winchester nie będzie chciała wbić gwoździa w domu w obawie przed prasą i kolejną zmyśloną bajeczką. Bruce Spoon, student Uniwersytetu w San Jose, w swojej pracy magisterskiej na temat Sary Winchester z 1951 roku pisał, że najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem tej ciągłej rozbudowy było to, że kobieta chciała wspomóc lokalny rynek pracy, a także spełnić się artystycznie. Jeśli chodzi o wnętrze domu, które przypomina labirynt, twierdzono, że był to zabieg mający na celu zdezorientowanie duchów, a co za tym idzie, zapewnienie bezpieczeństwa Sarze i osobom w nim przebywającym. Sceptycy z kolei tłumaczą, że był to zabieg całkowicie nieprzemyślany i po prostu tak wyszło. Siłą rzeczy, dodając nowe pomieszczenia, niektóre z okien musiały zostać zablokowane, a sławne drzwi prowadzące donikąd powstały podczas trzęsienia ziemi w 1906 roku, kiedy to część domu zawaliła się i nigdy jej nie odbudowano. Podobnie rzecz ma się z dzwonnicą. Jedni twierdzą, że Sara używała dzwonu podczas licznych seansów spirytystycznych, aby wzywać duchy, a inni, że służył on do wzywania robotników na posiłek. Częścią legendy związanej z Domem Tajemnic były przyjęcia dla duchów organizowane przez Sarę. Ponoć były one niesamowicie wystawne i serwowano jedzenie na złotych talerzach. Takowych nigdy nie odnaleziono. Najbardziej powszechne stało się przekonanie do dnia dzisiejszego, że działania Sary Winchester były napędzane okropnym poczuciem winy.
Po pierwsze dlatego, że wielu ludzi zginęło od broni, którą sprzedawał jej teść, mąż i ona sama. Pamiętajmy o udziałach w firmie. A po drugie, olbrzymia suma, jaką dostała w spadku, była splamiona krwią. Co ciekawsze, opinie na temat tego, czy Sara była osobą przesądną i wierzyła w duchy, są podzielone. Rodzina i znajomi twierdzili, że nie wchodzi to w rachubę, gdyż była kobietą wyjątkowo twardo stąpającą po ziemi. Służba zaś i pracownicy fizyczni zatrudnieni przy budowie twierdzą zgodnie, że i owszem. Pani domu nie kryła się ze swoją fascynacją światem paranormalnym i niemal codziennie organizowała samotne seanse w specjalnie przygotowanym pokoju. Odbywały się one w jednym z pokoi w wieży, którego sklepienie w kształcie kopuły było osobiście zaprojektowane przez Sarę. Pokój ten miał niezwykłe właściwości akustyczne. Siedząc dokładnie w jego centrum, nawet najcichszy szept stawał się doskonale słyszalny. Ponoć spotkania z duszami zmarłych trwały od północy do drugiej nad ranem. Podczas tych 2 godzin rozmawiały z Sarą, dając coraz to nowe instrukcje i wskazówki dotyczące rozbudowy domu. Zatrzymajmy się tutaj na moment i wyobraźmy sobie taką sytuację. Pani domu, obudzona w środku nocy bólem reumatycznym, nie jest w stanie ponownie zasnąć. Zamiast leżeć bezczynnie w łóżku i skupiać się na dyskomforcie, postanawia popracować nad nowym projektem. Udaje się do pokoju na wieży, bo może właśnie tam światło jest najlepsze lub po prostu jest cieplej. Pamiętajmy, że ciepło unosi się do góry, a ogrzanie tak ogromnej posiadłości w miesiące zimowe było kłopotliwe. Tak, nawet w San Jose zdarzały się minusowe temperatury. Zimno tylko wzmacnia bóle reumatyczne. A więc Sara spędza bezsenne godziny, pracując wytrwale w pokoju w wieży. Pewnej nocy jedną ze służących, mieszkających na stałe w domu, wyrywają ze snu dziwne odgłosy. Wstaje, aby to sprawdzić. Dociera do schodów prowadzących na wieżę. Przystaje i obserwuje, jak pani domu, niby w transie, rysuje, kreśli nowe plany, chcąc jak najszybciej uchwycić ulotny pomysł. Może częścią scenerii były także zapalone świece i mamrotanie pod nosem, które zwielokrotnione przez wyjątkową budowę pokoju przywodziło na myśl konwersacje kilku ludzi. I tak w umyśle służącej, wyrze boomu spirytystycznego, powstaje historia, gdzie pani domu kontaktuje się z zaświatami. A dusze zmarłych szepczą jej do ucha i pomagają w rozbudowie domu. Nie jest tajemnicą, że służba lubiła plotkować. I tak historia przekazywana z ust do ust, przekręcona, podkoloryzowana, wychodzi za mury posiadłości. Bardzo możliwe, że towarzyszy robotnikom, którzy jak wiadomo na noc wracali do własnych domów. Ci z kolei opowiadają upiorną historię żonom, a te przekazują je sąsiadkom. I tak dalej, i tak dalej. Coś, co początkowo było ziarnkiem piasku, z czasem przeistacza się w perłę. Upiorną legendę powielaną przez setki ludzi. Są to jednak moje przemyślenia, a czy taka była prawda? Tego nigdy się nie dowiemy. Chyba, że przy renowacji posiadłości robotnicy odkryją szczegółowy pamiętnik Sary. Ale to raczej jest marzenie ściętej głowy. Co więcej, Sara wydawała się być zafascynowana liczbą 13. Czego przykładem jest kosztowny 12-ramienny żyrandol, do którego dodano jeszcze jedno ramię. Pajęczyna na jednym z okien ma 13 kamieni. W wielu pomieszczeniach jest po 13 szyb okiennych. Posadzono też 13 drzew dookoła podjazdu. W domu ponadto znajduje się 13 łazienek, 13 kopuł w szklarni, po 13 paneli ściennych w pomieszczeniu. Wiele podłóg dzieli się na 13 sekcji. Nawet testament, który zostawiła Sara, został podzielony na 13 części i podpisała go 13 razy. Przypadek? Prawdopodobnie tak. Osobiście uważam, że jest to dopatrywanie się symboliki tam, gdzie jej po prostu nie ma. To tylko kilka detali w tak ogromnej posiadłości.
Ale jeszcze taka ciekawostka. Pracownicy muzeum przecinają rośliny tak, aby tworzyły liczbę 13. A dom wynajmowany jest na imprezy w każdy piątek 13. W tym miejscu podam sekretną emotikonkę na dziś. Jest nią dom. Bliscy sąsiedzi pani Winchester ponoć co noc słyszeli upiorną muzykę dobiegającą z posiadłości. No cóż, była to prawdopodobnie fizharmonia, na której Sara lubiła ćwiczyć nocami, gdy nie mogła spać. Tak niewinne hobby, a już sąsiedzi dorobili do wszystkiego ideologię. Posiadłość stała się atrakcją turystyczną tylko 9 miesięcy po śmierci Sary Winchester i jest nią do dziś. Przez lata przechodziła z rąk do rąk. Pomimo tego, że zmieniali się jej właściciele, wierzono, że duchy, które niegdyś Sara zaprosiła do swego domu, wciąż tam rezydują. Ponoć sam Harry Houdini odwiedził posiadłość w 1924 roku i to on wpadł na pomysł, aby nazwać ją Domem Tajemnic Pani Winchester. Na przestrzeni dekad posiadłość odwiedziło ponad 12 milionów ludzi. Zach Bagans z serialu Ghost Adventures odwiedził dom pani Winchester w 2011 roku. Jego ekipa nie była jedyną, która starała się odkryć, czy dom jest naprawdę nawiedzony. W internecie można znaleźć masę filmów, gdzie badacze podejmują próby kontaktu z tamtą stroną. Z różnym skutkiem. Oficjalna strona Winchester Mystery House szczyci się różnorodnością i mnogością doświadczeń paranormalnych, zarówno odwiedzających, jak i pracowników muzeum. A oto co piszą. Wielu pracowników, a także odwiedzających, spotkali na swej drodze ducha mężczyzny imieniem Clyde. Często jest widywany, jak pcha przed sobą taczki w piwnicy lub próbuje przeczyścić kominek w sali balowej. Ma sumiaste wąsy, nosi białe ogrodniczki i słomiany kapelusz. Konserwator, Danny, pracownik z wieloletnim stażem, często opowiada o fantomowych krokach, kiedy nikogo oprócz niego nie ma w budynku. Pozostali pracownicy opowiadają o pięknych zapachach, które pojawiają się znikąd i zazwyczaj poprzedzają paranormalną aktywność. Delikatne szarpnięcia za ubranie czy włosy też nie są rzadkością. Codziennością jest aktywność, gdzie słychać głosy, szepty czy postukiwania w ścianę. Lustro wiszące na korytarzu jest myte kilkukrotnie w ciągu dnia, a na jego powierzchni pojawiają się wciąż tonowe ślady palców. Ponoć podczas paranormalnych wycieczek zwiedzający zdołali uchwycić postacie duchów, ale także orb czy też dziwnej mgły zasnuwającej obiektyw aparatu. Słynne medium James Van Praa przeprowadził seans spirytystyczny w sypialni Sary. Ponoć pani domu nawiązała kontakt i wyraziła swoje zadowolenie z powodu tak licznych odwiedzin. Często widuje się też ciemne sylwetki przemykające po korytarzach rezydencji. Ludzie cienie czy też ciemne kształty przemierzające korytarze. Dom tajemnic pani Winchester stał się też inspiracją dla książek i filmu z 2018 roku pod tytułem Winchester – Dom duchów. W rolę Sary wciela się Helen Mirren. I na tym, moi drodzy, kończymy dzisiejszy materiał. Dajcie znać, co sądzicie o domu tajemnic pani Winchester. Czy przemawia do was teoria, jakoby Sara rozbudowywała dom, by zadowolić duchy i uciszyć własne sumienie? Czy też może skłaniacie się ku opinii, że była to zwykła ekspresja artystyczna, a publika dorobiła do historii całą tę paranormalną otoczkę? Spotkajmy się w sekcji komentarzy i wymieńmy przemyśleniami. Jeśli podoba wam się tematyka kanału i chcielibyście wesprzeć to, co robię, abym mogła dalej nagrywać i dzielić się z wami historiami z pogranicza światów, to zajrzyjcie do opisu. Znajdziecie tam link, gdzie można to zrobić bez żadnych zobowiązań. Z góry dziękuję za wasze wsparcie. Zachęcam was też do subskrybowania kanału i zapoznania się z innymi moimi filmami. Będę wdzięczna za łapki w górę, jeśli spodobał wam się dzisiejszy materiał.
A tymczasem do usłyszenia w następnym filmie.